my tutaj wciąż wracamy do centrum Warszawy w Polsce, a aż do 1 sierpnia, prawda? O 17 będzie trzeba stać na baczność. I koniec. No. Ludzie muszą pamiętać, co nieco chociaż, bo ja wiem, ja tam z historii to nigdy nie byłam dobra, ale jak zaczęłam Biblię czytać, to strasznie byłam wtedy dobra. Nie czytałam, ale jak zaczęłam czytać, od razu same piątki z polskiego, bo mnie to nigdy nie interesowało jakoś tak, jedynie przez Biblię, proszę Państwa. No i co? Dobrze? No bardzo dobrze. Słowo Boże, żeby ludzie stosowali się do Słowa Bożego, do zasad, to nie byłoby nawet wojen, a niestety są. No jesteśmy w Polsce, w centrum Polski. Jesteśmy, proszę Państwa, nawet Warszawa jest reklamowana tutaj. Zapraszamy do poczytania. Poczytać. Wiatr zaczyna wiać, burza, proszę Państwa, teraz klimat się zmienia na całym świecie. Niestety do Polski też dotarło i takie są wibracje, że a to internet wymyślili, a to wędrówka ludów, a straszne rzeczy się dzieją, straszne rzeczy, proszę Państwa. Tu jesteśmy w Polsce, a w kraju, gdzie rotunda, stary tramwaj, stare dzieje, stara Europa. Wibracje, stare. Radio, Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Proszę się nie bać prawdy, proszę Biblię czytać. Ja wiem, czy oni będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory poznają, że prorok był wśród nich, ale warto porozmawiać na tematy biblijne, poczytać, żeby człowiek był naprawdę mądry, bo Biblia mówi o tych, co się wywyższają, chcieli być mądrymi, stali się głupi, albo że przy to upodobało się Panu Bogu zbawić świat przez zwiastowanie głupich, zwiastowanie prostaczków. Czyli proszę zapamiętać to, co Biblia mówi. Chcieli być mądrymi, a stali się głupi. Bóg tego świata. Co wyznawcy papieża mogliby wiedzieć, że Bóg tego świata zaślepił umysły mądrych, prawda? No, a objawił prawdę prostaczkom. Nie ma świadków Jehowy, bo skoro Biblia jest w śmietniku, jeszcze świadkowie Jehowy, to chociaż ze śmietniczki to mogliby Biblię pozbierać, a tutaj to nie było komu. Jak w Pałacu Kultury Stalina i Lenina, proszę Państwa, były targi książki. No w Warszawie, przecież Warszawa, Śródmieście, Warszawa Centralna. To kupowali książki za duże pieniądze, a Biblię wyrzucali do śmietnika. Taka Warszawa, błyski, blaski, grobów powielanych. Zapraszam.